Witam Państwa w programie Pilnujmy Polski, który współprowadzi Antoni Macierewicz, marszałek Sejmu, marszałek senior Sejmu poprzedniej kadencji, poseł, przewodniczący podkomisji smoleńskiej. No i można by tak długo wymieniać. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. A powinniśmy tak naprawdę wymieniać te rzeczy, które są dla Polski pozytywne, te rzeczy, które naprawdę dają nam wielkie szanse. Proszę spojrzeć, że gdyby pan marszałek przyjął naszą uchwałę, pozwolił nam przeprowadzić uchwałę w Sejmie pokazującą, jak groźnym dla całych państw europejskich jest ta próba przekształcenia Unii Europejskiej w takie centralistyczne państwo, to byśmy wygrali dzisiejszą uchwałę, bo tam 17 osób tak, tylko. 291 tak. Za, 274 przeciw. I to niewiele brakowało. Prawda? I gdyby była uchwała, wczorajsza uchwała Sejmu, ta, którą chcieliśmy przedstawić, ta, którą chcieliśmy przedyskutować, ta, która miała pokazać zagrożenie, jakie dla niepodległości, przecież nie tylko państwa polskiego, wszystkich narodów ma ta formuła niemiecka, żeby przekształcić Unię w centralistyczną strukturę, to wszystko wskazuje na to, żebyśmy wygrali. I to dlatego, że pan marszałek nie pozwolił na to, dlatego, że formacja Tuska nie pozwoliła na to, żeby ta uchwała została przyjęta, to jest zresztą skandal, naprawdę. To co zrobił pan marszałek, jest moim zdaniem no, naprawdę zdradą stanu. To byśmy zablokowali całą tę procedurę. To byśmy wtedy wyeliminowali cały ten problem i umożliwilibyśmy rzeczywiste działanie, skuteczne działanie ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko agresji rosyjskiej. A tak to ciągle będzie ten wewnętrzny problem próby dominacji niemieckiej dla nas bardzo dużą taką blokadą. O tym niebezpiecznym procesie informował europoseł Jacek Sariusz. Wolski, no, chyba od półtora roku przynajmniej, relacjonując posiedzenia tych komisji, mówiąc, co tam się dzieje, co oni wymyślają. Potem polski rząd o tym mówił, to był element, ale już na sam koniec kampanii wyborczej, także byliśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym ten temat w ogóle wypłynął na powierzchnię. To wszędzie prawda. Indziej, w Portugalii, Francji, we Włoszech. Które zajmowano się. No i nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim to byli właśnie ci, to są właśnie ci, którzy pokazywali, jakie ma to negatywne konsekwencje. No i jak wiadomo, to jest. Pokazuje się teraz, pokazują się materiały także, to bardzo ciekawe, w Gazecie Wyborczej, proszę sobie wyobrazić, pokazujące, jakim dla niebezpieczeństwem jest polityka niemiecka dla całej Europy, że to może być działanie, które może uruchomić atak rosyjski zmierzający do zdominowania, militarnego zdobycia całej Europy, że trzeba poświęcić naprawdę uwagę na sojuszu Europy Środkowej, zwłaszcza Polski, ale całej Europy Środkowej właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Pod tym względem w pełni się zgadzamy. Tak właśnie powinno być. Tylko, że żeby to robić, to trzeba jasno pokazać. Polityka niemiecka jest polityką groźną, polityką, którą za wszelką cenę trzeba uniemożliwić jej forsowanie. No i bezpośrednim skutkiem dogadywania się z Rosjanami, tego handel durch Wandel durch Handel, czy przekonywanie przez handel tych relacji z Rosją, no był i Nord Stream drugi i pierwszy i ogromne zyski Rosji z handlu. Dokładnie tak. No i 50% rynku miała Unii Europejskiej. Miała Rosja, to nie 5, nie 10, nie 15, a 50. Tak, tak. No i ja rozumiem, dlaczego pan Donald Tusk boi się pracy tej komisji, która ma pokazać układy rosyjskie, dlaczego chce ją za wszelką cenę zablokować. Ciekawe, prawda? Do tego, człowiek, który nie ma nic wspólnego z Rosją tego, i to pozywa za takie rzeczy, chce zlikwidować komisję, do tego która ma stopnia, do tego stopnia, że chce wyeliminować i zmienić jej skład, co jest bezprawne, absolutnie, zupełnie niemożliwe do zrealizowania zgodnie z prawem. No ale pan Donald Tusk liczy na to, że w ten sposób
uniemożliwi informowanie, jaka była naprawdę jego prorosyjska polityka. No też Donald Tusk, przecież słynne wypowiedzi, że sabotował stworzenie rurociągu. To prawda, ale się nazywa Baltic Pipe, mówiąc, że nam tego gazu nie trzeba, bo mamy z Rosji. Ale no, teraz jest jeszcze proces naprawdę niesłychanie niebezpieczny, mianowicie proces mający na celu zlikwidowanie polskiego wojska, tego wojska, które zostało przez nas odbudowane po roku 2015, a dzisiaj takim symbolem są ten najnowocześniejszy sprzęt, który dzisiaj do Polski w Świnoujściu został wyładowywane. I czołgi M1, A1, Abrams, to mają dłuższe oznaczenia, i wyrzutnie rakiet HIMARS, i specjalistyczne wyposażenie do brygady czołgów. To w tej chwili rzeczywiście ta import trwa. Tego modelu to jest 116 czołgów, które jakby odziedziczyliśmy po amerykańskich Marines, więc to najlepsze, najnowocześniejsze sprzęty, i zostały... To prawda, panie redaktorze, ale szanowni państwo, ale równocześnie taż Gazeta Wyborcza publikuje, chyba Gazeta Wyborcza, przepraszam, bo może jakaś inna gazeta, ja nie chcę... Konkurencja jest duża w tym zakresie. Publikuje materiał jednego z generałów, który mówi, że przede wszystkim trzeba Wojsko Polskie zmienić, że za wszelką cenę trzeba sprawdzić, czy w ogóle te układy sprowadzające broń mają jakikolwiek sens. Trzeba to ewentualnie zakwestionować. Skrzypczak się tak wypowiadał. Chyba rzeczywiście Skrzypczak. A wcześniej generał Różański mówił, że to też trzeba będzie wszystko sprawdzić. No zobaczymy, bo może oni się znają lepiej niż Lloyd Austin, amerykański minister obrony, sekretarz stanu do spraw obrony, który był w Polsce dosłownie wczoraj, może jeszcze dzisiaj rano, no i powiedział żołnierzom amerykańskim w Rzeszowie, że no panowie, może się zdarzyć, że będziecie na pierwszej linii frontu. No bo to rzeczywiście taka sytuacja może być, ale w tej sytuacji trzeba sobie zdać sprawę, że rozbudowa polskiej armii jest olbrzymim sukcesem właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Jest działaniem, które gwarantuje bezpieczeństwo Polski, ale także buduje bezpieczeństwo całej Europy. A taka polityka, jaką ci dwaj generałowie, ale niestety jest ich więcej, na szczęście są emerytami, ale są przedstawiani jako kompetentni, jako ci, którzy mają rzeczywiście prowadzić wskazywać właściwy kierunek polityki. To są rzeczy po prostu generał skandaliczne. Generał Skrzypczak krytykował nie tyle kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, co z Republiką Korei. Powiedział, że umowy zbrojeniowe z Republiką Korei trzeba ujawnić i poddać analizie z punktu widzenia możliwości budżetowych. To prawda. Tak, dokładnie, prawda, że tak powiedział, ale... Dokładnie tak jest, ale to jest przecież absurdalne. To jest przecież absurdalne. Znaczy, to w ogóle jest jakieś podejście. Tam jeszcze jest atak na to, że oficerowie są katolikami, że przywołują katolicyzm. Za jego czasów nie było. To w ogóle skandaliczne. Jakże mogą być oficerowie polscy katolikami? To są rzeczy... Znaczy, sposób myślenia jakiś szaleńczy zupełnie. Właśnie, to jest zdumiewające. A jeszcze mamy te traktaty europejskie, to już przed chwileczką mówiliśmy, i tam przecież w jednym z punktów jest stworzenie europejskiej armii, więc przejęcie przez Brukselę kontroli nad zakupami zbrojeniowymi. No i tutaj próba rewizji tych kontraktów z Koreą, które no podważają... Nie tylko z Koreą. Tutaj chodzi jednak o ograniczenie albo nawet wyeliminowanie Stanów Zjednoczonych, zarówno jako ewentualnej współpracownika, ale także jako państwa, które istnieje, które odgrywa istotną rolę obronną właśnie w Europie, bo to Niemcy mają wszystko przejąć. To Niemcy mają być
tym czynnikiem, który ma rozstrzygać. No, na szczęście, proszę Państwa, te 17 głosów w większości pokazuje, że nasza działalność okazuje się skuteczna, że coraz więcej państw i narodów Unii Europejskiej ma świadomość, że to jest zagrożenie i rzeczywiście możemy doprowadzić do tego, że zablokujemy całą tę procedurę. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, no ale pod warunkiem, że pan marszałek Hołownia jednak no, przyjmie konsekwencje swojego wczorajszego naprawdę antypolskiego działania. Zobaczymy, jak to będzie. Sven Simon tak nazywał, czy Simon tak nazywał się ten europoseł. Ważna rzecz jeszcze, może taka troszkę pomijana, ten statek wiozący, transportowiec tak naprawdę, wiozący amerykański sprzęt wojskowy do Polski, przybił do Świnoujścia. I tam ten sprzęt był wyładowywany. Przy okazji mamy budowę terminala zbożowego. Nowa inwestycja, mamy decyzję już chyba podjętą dotyczącą budowania terminala kontenerowego. Ten północno-zachodni koniec Polski będzie takim bardzo ważnym elementem na mapie naszego kraju gospodarczej, politycznej, no i może kulturalnej. Ale i to wszystko pokazuje, jak wielkim zadaniem jest jednak przyjęcie propozycji rządowej pana Morawieckiego. No tutaj wszyscy, znaczy naród sobie z tego w coraz większym stopniu zdaje sprawę, że przekazanie rządu takim ludziom, którzy chcą polskie wojsko zlikwidować, którzy chcą przekazać dominację Niemcom, a którzy chcą zakwestionować podstawowe elementy niepodległościowe polskie, no jest rzeczą, która skończyła się katastrofą narodową. Pan był w Stanach Zjednoczonych, tu w Polsce pojawił się taki postulat do Stanów Zjednoczonych, by firmy Westinghouse i te, które mają budować elektrownie atomowe w Polsce, sfinansowały 30% tego kontraktu. Kontrakt, który jest podpisany, uzgodniony, trwały te negocjacje 2 lata, jest lokalizacja. No i taki właśnie wiz, który bardzo przypomina, bo gdybyśmy pierwszy raz słyszeli od tej ekipy coś takiego, no to spoko, ale przypomina to przecież negocjacje, czy też próby udane zerwania kontraktu w sprawie tarczy rakietowej, jaką podjął Donald Tusk po przejęciu władzy w 2007 roku. Ta sprawa była dyskutowana także w Stanach Zjednoczonych. To bardzo wzbudziło olbrzymie zaniepokojenie Amerykanów, ten kierunek działania, dlatego, bo mają świadomość, że to jest właśnie kontynuacja tego samego sposobu podejścia do relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Mam nadzieję, że to, tak powiem, zostanie jednak zablokowane, ten kierunek, i że elektrownie atomowe powstaną. To jest sprawa dla nas fundamentalna. Zobaczymy w takim razie. W Sejmie straszne rzeczy się dzieją. Tutaj marszałek Szymon Hołownia daje popisy swojego krasomówstwa. Podejrzewam, że pan to nie takich krasomówców widział. Nie, no to krasomóstwo to może, niech on może być różnie oceniane, ale bałagan, jaki on robi w Sejmie, jest nieprawdopodobny. Po prostu nie daje sobie rady. Ja to rozumiem, bo przecież prowadzenie, wbrew pozorom, prowadzenie Sejmu nie jest łatwe. Człowiek bez wyższych studiów, prawda, no, wyszkolony na scenie, ale tak poza tym to nie wiemy. Prawda? No tak, więc prowadzenie Sejmu naprawdę nie jest rzeczą prostą oraz podejmowanie decyzji politycznych ma olbrzymie konsekwencje, konsekwencje dla całego narodu, ale także mogą mieć konsekwencje prawne dla pana Hołowni, dlatego, bo takie działania, powtarzam jeszcze raz, jak te, które on wczoraj podjął przeciwko państwu polskiemu, no to jest problem, który może stanąć przed Trybunałem naprawdę stanu. To jest sprawa bardzo, bardzo istotna. Zablokowanie możliwości przyjęcia uchwały w sprawie niepodległości Polski to są rzeczy, które nie mogą przejść do porządku dziennego bez konsekwencji. On ją zablokował. On ją zablokował. Potem w kancelarii uniemożliwił. Potem powiedział, że chce to wysłać do Unii Europejskiej, żeby. No być może, ale nie zagwarantował, że komisja, której przekazał, zajmie się tym. Pomyliłem się. Bo nie zajęła się tym. No właśnie.
pilnujmy Polski, Antoni Macierewicz. No musimy jej naprawdę teraz pilnować. To jest wyzwanie, które przed nami wszystkimi stoi, przed posłami, ale przede wszystkim przed całym narodem, bo konsekwencje działania tej formacji, która ma większość w Sejmie, uderzają w nasze bezpieczeństwo i mogą zakwestionować istnienie narodu polskiego, istnienie państwa polskiego. Na to nie pozwolimy. Bardzo pięknie dziękuję. W przeciwieństwie do obietnic Platformy Obywatelskiej, tytuł tego programu nie jest przenośnią, proszę państwa.